ćwiczymy pewne schematy, których uczymy się już od dawna, które mamy przetrenowane, musimy je udoskonalić, nie odkrywamy wszystkich kart, pracujemy ciężko na treningach, natomiast jeszcze chyba widać po nas, że brakuje nam trochę rytmu grania, dołączyli do nas Szymon Sićko, dołączył do nas Maciej Gębala i Szymon Dziakiewicz, to jest praktycznie trzech nowych zawodników w zespole i oni też muszą do tej reprezentacji wejść, też musimy się z nimi zgrać po takim długim rozbracie i myślę, że jeszcze te dwa mecze będą dla nas istotne pod kątem tego, aby zdobyć więcej zaufania i więcej doświadczenia. Mistrzostwa są w Polsce, nie musimy nigdzie latać, to jest naprawdę wielkie szczęście, że możemy grać u siebie przed własną publicznością. Wiemy też, że schodzimy już z obciążeń, już tyle nie dźwigamy na siłowni, już tyle nie biegamy. Treningi są troszeczkę lżejsze i na pewno ta świeżość przyjdzie na pierwszy mecz. Już dzisiaj tak spojrzałem na zegarek 4 stycznia i sobie pomyślałem, że już za tydzień otwieramy Mistrzostwa Świata u siebie z Francją i dla nas to jest niesamowity czas, że czas tak szybko leci i że już za tydzień będziemy się mierzyć w walce o najwyższe cele.